inicjatywa. Warto dać szansę tym ludziom. I tak jak ksiądz kapelan powiedział o tym człowieku, to ten człowiek właśnie zatrudniony w Caritas Polska. Ja go wziąłem do pracy. Zresztą nie tylko jego, bo mamy też innych takich, powiedzmy, też ludzi, którzy mają różne doświadczenia trudne. Tam też się jakoś, prawda, oni dochodzą, też dochodzą do siebie. Są dobrze też traktowani, normalnie traktowani normalnego pracodawcy. Także to naprawdę jest dla nas bardzo ważne i dziękuję Państwu za to i Panu Dyrektorowi za to, że się nie bał wprowadzać nowych rzeczy, bo ja często wprowadzam nowe rzeczy, to przecież tego nie było. A po co to robić? I tak dalej, i tak dalej. Oczywiście ja to tam tego nie słucham, bo to nie, to powiem, nie wpływa na moje decyzje, no, ale tak to często jest, sobie zdaję sprawę, że mogą być różne głosy, różne opinie, ale gratuluję Państwu tutaj za to, żeście zdecydowali się właśnie wszyscy i prawda, i kierownictwo, i pracownicy zakładu karnego, i kierownictwo Caritas Diecezji Siedleckiej, i ksiądz kapelan, i wolontariusze, no bo to jest naprawdę bardzo wartościowa rzecz, która mam nadzieję w przyszłości też będzie emanowała na inne też zakłady karne, bo trzeba dać szansę tym ludziom, żeby i po prostu mieć w sumieniu to przeświadczenie swoim, że żeśmy zrobili to, co mogliśmy zrobić dla nich.